wczoraj przed meczem 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Witam Państwa bardzo serdecznie razem z trenerem mieleckiej drużyny, panem Adamem Majewskim. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Standardowo już zaczynamy od pytań od dziennikarzy. Trzy z nich zadał Paweł Skorp z portalu Sportowa Planeta. Ostatnie dwie porażki w lidze sprawiły trochę smutku. Nad czym pracowaliście w ostatnich dniach? Tak, nie mam co ukrywać, że ostatnie dwie porażki sprawiły trochę smutku, ale na tym polega sport i piłka nożna, że nie zawsze się wygrywa. Oczywiście to nie zdołowało nas tak bardzo, żebyśmy to przeżywali w nieskończoność. W międzyczasie odbył się mecz pucharowy, mecz o Puchar Polski z LKS-em Łódź, który nam się udało wygrać. Myślę, że dzięki temu morale naszej drużyny wzrosły, dlatego już nie możemy się doczekać meczu ligowego ze wspomnianym przeze mnie Śląskiem Wrocław. No właśnie, trenerze, to skoro już o Śląsku zaczęliśmy, to czego się pan spodziewa po tej drużynie i na którego z graczy musicie najbardziej uważać? Zawsze to powtarzam. Polska Liga jest w ostatnich latach bardzo trudna i wyrównana, dlatego spodziewamy się trudnego meczu ze Śląskiem Wrocław. Drużyna, która systematycznie punktuje, teraz doznała porażki z Rakowem Częstochowa. Gramy mecz z nimi już za dwa dni. Oczywiście po meczu Pucharu Polski jest mało czasu. Skupiamy się tak naprawdę na regeneracji, na analizie taktycznej i zobaczymy, co z tego wyniknie. Odnośnie zawodników nie skupiamy się na żadnym zawodniku Śląska. Mają wyrównany zespół bez gwiazd, dlatego zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądać. Trenerze, to którego z młodzieżowców zamierza pan wystawić w starciu ze Śląskiem? Wiem, ale nie powiem. Natomiast zobaczymy. Tutaj myślimy jeszcze nad jednym transferem zawodnika, właśnie młodzieżowca. Zobaczymy, czy uda się to dopiąć, bo wiadomo, że mamy dzisiaj ostatni dzień transferów, dlatego na pewno Fryderyk Gerbowski, który jest w dobrej formie. Zobaczymy, jak nowy zawodnik, plus David Poręba, który dobrze zaprezentował się w meczu pucharowym z LKS-em. Myślę, że z tej trójki wybierzemy jednego z zawodników. Kolejne pytanie zadał Konrad Karwacki. Witam serdecznie, panie trenerze. W ostatnich czterech bezpośrednich pojedynkach ze Śląskiem padły trzy remisy, natomiast po jednym meczu Śląsk dorzucił do swojego worka trzy punkty. Czy ten mecz będzie przełamaniem? Trzyma pan jakiegoś asa w rękawie na to spotkanie? Mam nadzieję, że będzie przełamaniem, jeżeli chodzi o te dotychczasowe mecze ze Śląskiem Wrocław. Przegraliśmy dwa spotkania poprzednie ligowe, gramy u siebie. Wygraliśmy mecz pucharowy, który myślę, że nas wzmocni mentalnie, dlatego tutaj żadnego asa w rękawie nie mam. Mam nadzieję, że po prostu będziemy w normalnej, dobrej dyspozycji jako cały zespół, bo tylko tak możemy powalczyć o trzy punkty. Kolejne pytanie, trenerze, od Marcela Kowalczuka, portal 5 o'clock. Panie trenerze, w dwóch ostatnich meczach z Legią i Piastem nasza drużyna była mało konkretna pod bramką. Co było tego powodem? Tak, jeżeli chodzi o budowanie gry, utrzymywanie się w piłce, wygląda to dobrze. Te rzeczy najtrudniejsze nam wychodzą, czyli wyjście spod pressingu rywali. Natomiast tak, jesteśmy mało konkretni i myślę, że brakuje nam po prostu większej i lepszej decyzyjności w najwyższej strefie, czyli uderzeń z dystansu do środkowa. Pracowaliśmy nad tym, cały czas będziemy pracowali, to doskonali, bo tak jak mówię, wygląda wizualnie to dobrze, natomiast stwarzamy mało sytuacji i musimy to zdecydowanie poprawić. Kolejne pytanie od Roberta Kaczmarka, portal W Cieniu Jupiterów. Czego brakuje drużynie pana zdaniem? Lepszej jakości, powtarzalności i konsekwencji? Po ostatnich dwóch meczach ligowych na pewno brakuje nam punktów, natomiast tutaj te wszystkie elementy są do poprawy. Zawsze można coś poprawić. Jak się nie wygrywa i się przegrywa, zawsze czegoś brakuje. Tak? Jak się wygrywa, już wszyscy o tym zapominają, natomiast cały czas wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, znamy swoje miejsce w szeregu i musimy pracować nad wszystkimi elementami, żeby się cały czas rozwijać. Izabela Pomykała, portal Dzieje się na Podkarpaciu. W meczu Pucharu Polski wystawił pan na murawę zawodników, którzy nie zawsze mają możliwość wejścia na murawę w meczu ligowym. Czy dzięki temu udało się zobaczyć, jak w grze zachowują się rezerwy? Czy taki skład był panu pomocny w weryfikacji możliwości zawodników z ławki? Po pierwsze, na pewno to nie były rezerwy. To nie jest tak, że mamy tylko czystą, gołą jednostkę. Mamy teraz już coraz szerszą kadrę. Oczywiście niektórzy zawodnicy dochodzą do swojej formy i ten mecz był właśnie dobrym wykładnikiem i możliwością zagrania z dobrym rywalem, bo za takiego rywala uważam zespół OKS-u, co mecz zresztą potwierdził. Oczywiście troszeczkę na własne życzenie, bo graliśmy w osłabieniu, ale tak, to była weryfikacja, niektórych zawodników zagrali
poziomie, że tak powiem, centralnym wiemy teraz już, czego się podziewać po niektórych, czego niektórym brakuje i nad czym muszą jeszcze pracować. Kolejne dwa pytania zadał Przemysław Cynkier, portal Hej Mielec. Na jedno już trener o okienko transferowe odpowiedział. Drugie, bardzo często się powtarzające, co ze stanem zdrowia Maćka Wolskiego? Czy już ma zdiagnozowany uraz? Tak, wstępna diagnoza jest. Na razie nie jest ona optymistyczna, ale czekamy jeszcze na potwierdzenie od innego lekarza, fachowca. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niestety Maciek już do końca tej rundy nie zagra, ale czekamy jeszcze, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Marcin Włodarski. Trenerze, ja z dość nietypowym pytaniem. Do którego piłkarza z top 5 lig porównałby pan Saida Hamolicia? Tak, pytanie, o co chodzi z tym top 5? Czy mówimy o Polsce, czy mówimy o zagranicy? Nie chciałbym na razie do nikogo porównywać Saida Hamolicia, bo Said Hamolic jest młodym zawodnikiem na etapie rozwoju, dołączył do nas niedawno. Na pewno ma spory potencjał, co widać, ale myślę, że to nie jest jeszcze czas na jakiekolwiek porównanie. Chodzi o to, żeby Said grał jak najlepiej, żeby strzelił jak najwięcej bramek i za jakiś czas dopiero będziemy mogli go do kogoś porównać. To były pytania od dziennikarzy, teraz pytania od naszych kibiców. Jak duży wpływ według trenera będzie miało wczorajsze 120-minutowe wraz z konkursem jedenastek spotkanie na mecz w najbliższą sobotę? Nie obawia się trener zmęczenia zawodników? Czwartek i piątek to tylko regeneracja z analizą taktyczną? Mam nadzieję, że nie będzie miało to decydującego wpływu. Oczywiście odpukać, jeżeli osiągniemy niekorzystny rezultat, to będzie mowa, że byliśmy zmęczeni. Ja do tego tak nie podchodzę. Jesteśmy zawodowymi piłkarzami, tak? Ja nie mówię to o sobie, o naszych zawodnikach. Oczywiście lepiej byłoby ten mecz rozstrzygnąć w regularnym czasie gry, tak się ułożyło, jak się ułożyło, ale mamy właśnie 2-3 dni na regenerację i przystąpimy na pewno dobrze przygotowani do najbliższego meczu ligowego ze Śląskiem. Czy David Poręba będzie dostawał szansę w Ekstraklasie? Już trener odpowiedział. W takim razie, czy dopuszcza trener możliwość gry czwórką w obronie? W ostatnim meczu z ŁKS-em Łódź sytuacja troszeczkę to wymusiła. Po czerwonej kartce przeszliśmy system 4-1-4-4-1. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, tak, na ten moment nie przewiduję zmiany, że tak powiem, w ustawianiu. Wracając jeszcze do Davida Poręby, cieszę się, że ten chłopak zagrał dobry mecz i tak naprawdę nie tylko on i Fryderyk Gerbowski, który wszedł w przerwie tego spotkania, pokazali, że mają duży potencjał i tak naprawdę jako najmłodsi zawodnicy byli jednymi z najlepszych w naszym zespole. Ostatnie pytanie, trenerze. Czy Mateusz Kochalski, który wczoraj zanotował bardzo dobry występ, w przyszłym czasie dostanie szansę na pierwszą jedenastkę? Mateusz Kochalski bardzo sumiennie pracuje na treningach, tak samo jak ma Mateusz Dudek we wczorajszym meczu z ŁKS-em Łódź był bohaterem, bo w większości takich spotkań, jeżeli gra się w sobie jednego zawodnika, zazwyczaj bohaterem zostaje bramkarz, oprócz meczu, także w konkursie rzutów karnych, dlatego jeżeli będzie taka możliwość, taką szansę otrzyma, na razie Bartek Mrozek też jest w bardzo dobrej formie, dlatego tylko z tego powodu cieszę, że mamy dwóch, a nawet trzech równorzędnych bramkarzy i nie ma żadnej obawy, że jeżeli któryś z nich wejdzie do bramki, będziemy musieli drżeć o wynik. Dziękuję serdecznie.